Obchody jubileuszy sprawą prostą nie są, zwłaszcza zaś wtedy, gdy dotyczą pięknej rocznicy 50-lecia, a szczególnie już gdy rocznica ta odnosi się do instytucji szczególnej, jaką niewątpliwie jest Darwina, czyli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie. Placówka ta dla miasta i regionu tak zasłużona właśnie rozpoczęła rok obchodów półwiecza swojego na rynku oświatowym istnienia. To właśnie z tej okazji, w ramach szeregu imprez okolicznościowych, które na ten szczególny rok są planowane, odbyła się w szkole uroczysta akademia. Szczęśliwie organizacją tego jakże wymagającego zadania zajęli się pedagodzy wytrawni w osobach Łukasza Dobosza, nauczyciela języka ojczystego, oraz Anny Żurowskiej, szkolnego pedagoga. Data imprezy też nieprzypadkowa, bo to tuż przed świętem nauczycielskim, piątek 11 października, godzina 9 rano. O tym to właśnie czasie w sali gimnastycznej zebrali się uczestnicy tego wydarzenia, czyli spora grupa zaproszonych gości na czele z dyrektorami wszystkich trzech szkół we wspólnym budynku przy ulicy Promiennej funkcjonujących, z przewodniczącymi związków zawodowych, zacnymi emerytami szkoły, ciałem pedagogicznym w pełnej krasie oraz naturalnie z solą każdej placówki oświatowej, czyli okazałą młodzieżą szkoły. Spędziłam tu 12 lat. To była szkoła, którą zarządzał pan dyrektor Jawor, a wspierała go w tych działaniach pani wicedyrektor wtedy, Bożena Czerwiec, obecna dyrektor tej placówki. I to był niesamowity duet, ponieważ pan dyrektor Jawor niesamowicie dbał o atmosferę, o takie ciepło rodzinne, o bezpieczeństwo uczniów, bezpieczeństwo rady pedagogicznej, wszystkich pracowników administracyjnych. I tworzył taką naprawdę bardzo domową atmosferę. Natomiast pani wicedyrektor była osobą, która potrafiła świetnie skoordynować wszystkie działania związane z funkcjonowaniem szkoły, czyli plany lekcji, zastępstwa, no wszystkie takie rzeczy organizacyjne, które wpływały na to, że nie mieliśmy żadnych potknięć, przestojów, że ta szkoła funkcjonowała tak sprawnie, płynnie. Potrafiła się dopasować do różnych sytuacji, które gdzieś działy się tak w ciągu pracy. Charakter imprezy bynajmniej patetyczny nie był, choć okazja potemu niewątpliwie sprzyjała. Jak zaznaczyła dyrektor Bożena Czerwiec w wystąpieniu wstępnym, spotkanie to ma raczej charakter kameralny, rodzinny, niemal z odrobiną luzu, tak przecie w ciągłym napięciu pracy zawodowej potrzebnym. I rzeczywiście luz był. Choć naturalnie w przódy oficjalnie nożyczkami wstęgę obchodów rocznicowych przecięto, co z gracją uczyniła dyrektor Bożena Czerwiec wespół z legendarnym, niemal już emerytowanym dyrektorem szkoły Kazimierzem Jaworem. Dzisiejsza obecność moja tutaj... Gdy patrzyłem na tę akademię, no jakby odświeżyła moje takie emocjonalne związki z tą szkołą, które istnieją i które są bardzo mocne. Czy tęsknię? No może to za wiele powiedziane, ale w każdym razie bardzo, bardzo miło wspominam. Jestem dumny, że w tej szkole pracowałem. Po tym podniosłym wydarzeniu na deski parkietu sali gimnastycznej wbiegli bardzo biegli tancerze z zespołu tanecznego Darwin Team. No i na koniec krótki występ wielce utalentowanej wokalistki z klasy drugiej B, Aleksandry Haśnik. Program artystyczny odprężył i rozbawił zebranych chwilę, jednak potem emocje znów wzrosły, gdyż oto nagrody Oscarów szkolnych w wielu interesujących kategoriach rozdane zostały. Dyplomy oraz tajemniczo wyglądające drobne upominki otrzymali nagrodzeni nauczyciele, którzy najwięcej głosów w danej kategorii otrzymali, a rzecz to przecie nie bez znaczenia, gdy się przez samych uczniów jest nagradzanym. I oczywiście warto podać kategorię wyboru. Oscar honorowy trafił do dyrektor szkoły Bożeny Czerwiec. Mikrofon roku otrzymał ksiądz Andrzej Krupa. Szkolna mama to Marta Jasińska-Kumur. Po raz drugi tytuł Gorący Uśmiech otrzymała Małgorzata Klimek. Informatyk roku to Artur Koczwara, a tytuł Grafik roku powędrował do Kariny Koczwary. Nienaganny design Patrycja Juszczak. Złota piła, czyli Joanna Margielewska-Gromadka, przed lekcjami, której serce bije szybciej, natomiast złoty kaganek oświaty, czyli tytuł nauczyciela bez wad, tytuł jedyny i niepowtarzalny, otrzymał Łukasz Dobosz. Na koniec uhonorowani specjalnymi dyplomami zostali wspaniali darczyńcy placówki oświatowej. I tak oto akademia dobiegła końca, niemniej rok obchodów 50-lecia istnienia Darwina dopiero się rozpoczął. No naprawdę wciąż jesteście pracę sami.